Teraz przejdziemy do podręcznika. Omówimy to bardzo szybko. Jest pytanie, być może nie wyraziłem się dość jasno wczoraj. Ktoś napisał, czy sztuki walki są zgodne z Bożym odczuwaniem współczucia? Nie, nie są. Ćwiczyłem je od 9 roku życia do 1995 roku, jakoś tak, ale już ich nie praktykuję. Dlaczego mielibyśmy polegać na broni, żeby się ochronić? Nie powinniście. Czy Jezus nie powinien być naszym obrońcą? Tak, i On jest, i ja byłem lepiej chroniony, wykorzystując Jego imię, niż wcześniej. On będzie Cię chronił. Mógłbym podać Wam przykłady tego, ale nie mamy na to czasu. Do osoby, która mi to dała, nie przeczytam tego dokładnie tak, jak jest tutaj napisane, ponieważ to może nie być odebrane w odpowiedni sposób. Ale pozwólcie powiedzieć mi to w ten sposób. Według Biblii, według 5 rozdziału listu Jakuba, jeżeli człowiek nie może modlić się modlitwą wiary i nie może uzdrowić jakiegoś człowieka, to nie powinien być starszym zboru. To powinien być jeden z wymogów bycia starszym zboru. Osoba, która zadała mi to pytanie, wie, do czego się odnoszę. Następne pytanie. Kiedy ktoś doświadcza wielu przeciwności, jak może przekroczyć punkt, w którym nie będzie już odwrotu? Zwykle tak jest, jak zrobi z siebie głupka. Wyjaśnię to. Mieć wiarę, aby niezależnie od okoliczności otrzymać to, co on obiecał. Naprawdę, to sprowadza się do zrobienia z siebie głupka. I czasami musisz to zrobić. To najszybszy sposób na wyjście z grzechu. Powiedzmy, że pijesz. Jednym z najszybszych sposobów, aby z tego wyjść, jest ubranie koszulki z napisem Kocham Jezusa. I jak będzie się szło do swojego baru, to wejdziesz do tego baru, staniesz tam na środku i zaczniesz mówić naprawdę głośno Ewangelię. Wezwiesz ludzi do modlitwy i tak dalej, zrobisz wszystko, co trzeba i prawdopodobnie nie wrócisz tam nigdy więcej. Więc to naprawdę dobry sposób. Jest mnóstwo rzeczy, o których będziemy mówić, ale jak przejść przez punkt, po którym nie masz odwrotu? Mówię wam, to sprowadza się do tego, że to słowo ma być dla was bardziej prawdziwe niż cokolwiek innego. Jedynym sposobem, aby dojść do takiego momentu, o którym ja wiem, jest po prostu życie tym. To, czym się karmisz, tym się stajesz. To dlatego wasze życie w większości przypadków wygląda jak opera mydlana. Prawda? Ponieważ to jest to, co oglądacie, o tym myślicie, o tym mówicie, cokolwiek to jest. Czy są to programy, konkursy, śpiewania, tańca? Cokolwiek oglądacie w telewizji, to w to staracie się wejść. Mówię wam po prostu, że musicie zdecydować się, co jest ważne. I to, co jest ważne, temu się oddajecie. Widzicie, ja jestem zdrowy. Żyję w zdrowy sposób, ale nie jestem zdrowy dlatego, że nauczam, ponieważ sporo ludzi nauczających o tym nie jest zdrowa. Ludzie wierzący w uzdrowienie nie są zdrowi, ale ja nie muszę nauczać, aby być zdrowym. Nie muszę tego robić, mogę iść do domu, być w domu, wierzyć temu i to dalej będzie działać. Ja dalej byłbym zdrowy i to byłoby rzeczywiste w moim życiu. Ale jeżeli bym tak zrobił, to i tak wciąż żyję opierając się na tej księdze. Nie czytam, nie studiuję jej cały czas, tylko dlatego, że jestem kaznodzieją. Ja jestem kaznodzieją przez to, że studiuję tą księgę i mam ją wszędzie ze sobą. Rozumiecie różnicę? Studiowałem tą książkę, czytałem ją, żyłem nią i robiłem to, czego nauczała, zanim zostałem poproszony, aby nauczać. I to ma być bardziej rzeczywiste niż twoi przyjaciele. To oddzieli ciebie od przyjaciół. I musicie zdecydować, czego to jest warte. Szczerze, kiedy patrzę na tą książkę, ona jest wszystkim dla mnie i dla mojej rodziny.
Dzięki temu, że ta księga ma dla mnie takie znaczenie, tysiące ludzi uniknęło śmierci. Rozumiecie? Ja wierzę w dary z czwartego rozdziału listu do Efezjan i wiem, że są powołania do określonych służb, że tak powiem, do pewnej dziedziny służby. Ale nie ma takiej osoby w tym pomieszczeniu, która nie mogłaby nauczyć tej Ewangelii. I jeżeli jesteś chrześcijaninem, to powinieneś to robić, rozumiecie? Niekoniecznie zza pulpitu, ale powinieneś czynić ludzi uczniami. I to nie oznacza czegoś dziwnego. Czynienie uczniami oznacza, że bierzesz się osobę, która chce się nauczyć tego i dzielisz się z nią swoją wiedzą. Angażujesz się w życie tej osoby. Więc każdy może to zrobić. To, co ja robię, jest... To, co ja robię, jest szczególne, ale fakt, że ja to robię, wcale nie oznacza, że jestem szczególny. Rozumiecie, co mam przez to na myśli? Służba Słowu jest czymś szczególnym. Chodzi mi o to, że to jest istota sama w sobie. Ja nie jestem w stanie tego robić dlatego, że jestem szczególny. Powodem, dla którego to robię, jest to, że mam moralny obowiązek, aby dzielić się tym, co wiem. Dlatego to robię. Wiecie, Bóg nie pojawił się przede mną w jasnym świetle i nie powiedział: idź i rób to. On tego nie zrobił. Jakbym powiedział wam, w jaki sposób rozpoznałem moje powołanie do służby, to prawdopodobnie nie spodobałoby się wam to. Ponieważ to nie było tak jak w przypadku Pawła na drodze do Damaszku. Po prostu zrozumiałem, że ja, nauczając Ewangelię, mogę zrobić więcej dobrego dla większej ilości ludzi na dłuższy czas, niż gdybym robił cokolwiek innego. I dlatego zacząłem to robić. Nie miałem tego przesłania, dopóki nie umarła moja córka. Szukałem prawdy i znalazłem kawałek prawdy, który mówił o uzdrowieniu, który działa bardzo dobrze. Więc zaczęliśmy się tym dzielić. Więc czy pełnię wierną służbę? Tak, ja wypełniam w tym moje powołanie. Ale podstawą jest to, że zostałem wypełniony Bożym Słowem i chcę podzielić się tym, czego się nauczyłem. Więc po pierwsze, jeżeli chcesz to robić, to jest sposób, w jaki należy to robić. Nie idź do kogoś, prosząc, aby umieścił cię w służbie. Umieść Boże Słowo w sobie i służba Boża znajdzie cię i ludzie, którzy potrzebują cię, też cię znajdą. Znaleźli Jana Chrzciciela, który był na pustkowiu. On nie umieścił reklam w telewizji. Jeżeli masz przesłanie, to ludzie znajdą cię. Bóg będzie prowadził ludzi do ciebie. Byliśmy w środku Arkansas, w środku lasu. Rozumiecie, co mam na myśli, mówiąc las? To oznacza na środku niczego. To był mały dom, mały biały dom, w którym produkowano kiedyś narkotyki. Pewna pani o nim usłyszała. Policja nie mogła uporać się z ludźmi, którzy tam przebywali, więc ta pani kupiła ten dom, wyremontowała i założyła w nim kościół. To jest niesamowite, że policja nie mogła sobie poradzić z producentami narkotyków, a kiedy założono tam kościół, wszyscy odeszli. Ja wracałem pewnego razu ze spotkania. Ona usłyszała o nas i zadzwoniła do mnie, pytając, czy przyjedziecie do naszego kościoła w Arkansas. Powiedziałem tak. I ona powiedziała, że już mają dla mnie bilet na samolot, na jedno lotnisko, na którym tam samolot będzie na mnie czekał. Nie wiedziałem nic o tej kobiecie, ale musiało się jej powodzić. Zabrała mnie swoim samolotem i polecieliśmy do Hot Springs. Moja grupa, którą wtedy mieliśmy, wszyscy byli w domu, a ja musiałem lecieć z jednego spotkania na kolejne. Przywieźli mnie tam i okazało się, że są tam osoby reprezentujące służbę Benny'ego Hina i też inne służby. Wszyscy byli w tym domu i powiedzieli: słyszeliśmy, o czym nauczasz i chcemy usłyszeć to prosto od ciebie. Przez 2 dni nauczałem tam, w tym małym domku, z daleka od cywilizacji. Żadnych reklam, drogowskazów, nic. Żadnych spotkań promocyjnych ani informacji na stronie, nic. Nikt nie wiedział, że tam jestem. I na początku następnego dnia samochody zaczęły się pojawiać.
na podjeździe. Ludzie przychodzili i pukali do drzwi. Ta kobieta podchodziła do drzwi i pytała się, w czym mogę pomóc. I ludzie odpowiadali, chcemy dowiedzieć się, co się tutaj dzieje. Ona mówiła, teraz jesteśmy w trakcie spotkania. Ludzie odpowiadali, byliśmy w sąsiednim stanie i modliliśmy się i Bóg nam powiedział, gdzie mamy jechać. On przyprowadził ich na spotkanie. Tak po prostu, żadnych reklam, nic takiego. I tak było co godzinę. Całkiem szybko zrobiła się tam spora grupa ludzi. Mieliśmy tam usługę uzdrowienia, ludzie byli uzdrawiani i paru ludzi z tych, którzy potrzebowali uzdrowienia, zostali uzdrowieni, ale chcieli zobaczyć, jak inni ludzie są uzdrawiani, gdy się o nich modliliśmy i to miało wpływ na różne służby. Widzicie, służba to nie to, że macie wizytówkę ze swoim imieniem i banery ze swoim wizerunkiem. Służba to dzielenie się życiem z innymi ludźmi. I to zmienia ich życie. Możesz to zrobić i mieć wizytówkę, ale to, że będziesz miał wizytówkę, nie sprawi, że będziesz to robił. Takie rzeczy, widzicie, wszystko, co macie robić, to kochać Boga i kochać swoich bliźnich. Musicie ich kochać tak bardzo, że zrobicie wszystko, aby ich uwolnić. Nieważne, jak długo to będzie trwało, nie poddajecie się, nie wycofujecie się, nie odkładacie tego, nie mówicie, cóż, to nie była wola Boża. Nie, to nie jest Twoja wola, dlatego chcesz tego zaniechać. Dzięki Bogu wola Jezusa nie była jak Twoja. Prawda? On nie zaniechał tego dzieła. On szedł naprzód, niezależnie od tego, że wiedział, co się stanie. I widzicie, to jest zabawne, ponieważ kiedy o tym mówię, za parę minut zaczniemy rozdział pierwszy. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale w rozdziale pierwszym jest napisane, że Słowo Boże jest ostatecznym wyznacznikiem naszej wiary i działania. Czy nie o tym mówiliśmy przez ostatnie dwa dni? Więc przerabialiśmy o rozdział pierwszy przez dwa dni. Ale chcę wam powiedzieć, że są tak naprawdę tylko dwie rzeczy odnośnie uzdrowienia, które musicie poznać. Pierwszą jest to, czy jest to Boża wola? I czy to jest w odkupieniu. Jeżeli dowiecie się, że to jest w odkupieniu, to zrozumiecie, że to jest Bożą wolą, ponieważ gdyby to nie było w odkupieniu, to nie mogłoby być Bożą wolą, ale gdy zrozumiecie, że to jest w odkupieniu, to zobaczycie, że to jest Bożą wolą i zawsze nią będzie, to znaczy, że to nie może nie być Bożą wolą. Widzicie, gdy dojdziecie do tego punktu, to później już jest z górki, ponieważ większość problemów odnośnie uzdrowienia jest spowodowana faktem, że nie jesteście przekonani całkowicie, że w każdym wypadku, w każdej sytuacji Bożą wolą jest, aby uwolnić człowieka. To jest niesamowite. Możecie być w jakiejkolwiek zielonoświątkowej, charyzmatycznej grupie, w której mówi się, że wierzą w uzdrowienie. Patrzysz na ich wyznanie wiary i widzisz prawie zawsze stwierdzenie, wierzymy, że Boże fizyczne uzdrowienie jest wolą Bożą i jest w odkupieniu Jezusa Chrystusa. W prawie każdym jest tak napisane. A jednak, jeżeli będziesz rozmawiać z nimi o tym, to powiedzą, tak, uzdrowienie jest w odkupieniu, ale. To ale oznacza, że za każdym razem, gdy tego nie widzą, to nie jest Bożą wolą. Posłuchajcie. Wszystko, co musicie zrobić, to oprzeć się na tym. Większość ludzi nie chce na tym spocząć. To jest różnica. Większość ludzi zawsze się zastanawia. Dlatego są rzucani przez wiatr. Ktoś zostaje uzdrowiony, to mówią, to jest wola Boża. Czasem nie jesteś uzdrowiony, bo Bóg chce cię czegoś nauczyć. To ma jakiś sens, będę się tego trzymać. Ale Bóg chce uzdrowić wszystkich. To teraz chyba będę trzymać się tego. Jesteście miotani tu i tam. Odpocznijcie w tym. Możesz być moim przyjacielem, możesz być moim wrogiem, nie obchodzi mnie to. Po prostu wybierz jedno. W porządku? Nie próbuj być moim przyjacielem, gdy tak naprawdę jesteś moim wrogiem, prawda? Jeżeli jesteś moim wrogiem, to będę wiedział, aby nie odwracać się do ciebie plecami. Przyjaciel czy wróg, to nieważne. Po prostu wybierz. Wybierz stronę. Nie bądź niezdecydowany. Odpocznij w tym.
czy to jest Boża wola, czy nie. No ale wiesz, on stara się nauczyć czegoś ciebie, więc to nie jest wola Boża. Nie, to zawsze jest Boża wola. Nie można mieć obu tych rzeczy jednocześnie. Jeżeli to jest wola Boża, to zawsze jest to wola Boża. Widzicie, wasz problem tak naprawdę nie leży w zrozumieniu woli Bożej, wasz problem leży w zrozumieniu Boga. Widzicie, wierzycie, że w Bogu jest jakaś ciemność. Jeżeli wierzycie, że uzdrowienie nie jest zawsze Bożą wolą, to wierzycie, że jest w nim jakaś niestałość. Wierzycie, że jest w nim jakiś cień zmiany. Nie wierzycie, że on zawsze jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Wierzycie, że jest w nim jakaś ciemność, ponieważ myślicie, że on użyje jakiegoś zła, aby was zmienić. Bóg nie jest sprawcą zła. On nie jest sprawcą chorób i dolegliwości. I on nie używa diabła jako narzędzia do korygowania. Duch Święty jest tym, który koryguje. Słowo Boże koryguje. On karci cię tym słowem, nie rakiem. Rozumiecie to? Czasem ludzie mówią, że, ale Bóg czasem używa chorób. Nie, nie. Po prostu tak stwierdziłeś, będąc pod wpływem choroby. On nie używa tej choroby. Jeżeli by tak robił, oznaczałoby, że to jest częścią jego planu, który ma się stać. Widzicie, myślicie, że wszystko, co zrobił Jezus, jak jest napisane, wszystko, co czynił, widział, jak czynił jego ojciec. Zależy, co przez to rozumiecie, ponieważ to słowo widzieć oznacza zrozumieć, pojąć. To nie oznacza, że widział go swoimi fizycznymi oczami. Pomyślcie o tym. Jeżeli to byłoby prawdą, to gdyby ten centurion przyszedł do Jezusa i powiedział, mój sługa leży chory w domu, Jezus wstał i powiedział, przyjdę i uzdrowię go. Ale centurion powiedział, nie, nie jestem godny, abyś przyszedł pod mój dach, tylko powiedz słowo. Więc jeżeli Jezus robił tylko to, co robił ojciec, jeżeli wiedział to, co się stanie w przyszłości, to wiedziałby, że centurion by do niego przyszedł. Wiedziałby, że centurion powiedziałby, nie przychodź do mojego domu, to nie wstałby i nie powiedział, pójdę. Tylko powiedziałby, powiem tylko słowo, proszę bardzo. Ale on nie zrobił czegoś takiego. To oznacza, że nie przewidział przyszłości. Wierzcie temu lub nie, ale Jezus musiał chodzić w wierze tak, jak ty czy ja. Jeżeli nie, to nie podobałby się Ojcu, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc Jezus też musiał chodzić w wierze, prawda? A chodzenie w wierze oznacza, że zawsze jest możliwość porażki. Prawda? Jeżeli naprawdę chodzisz w wierze, to naprawdę tej możliwości nie ma. Ale ogólnie sprowadza się to do tego, że trzeba powiedzieć, jeżeli to nie pochodzi od Boga, to się nie ostanie. Prawda? Ale wiecie, że ponieważ jesteśmy w wierze, to jest z Boga. I wtedy dalej w tym idziecie. Ludzie nie rozumieją chodzenia w wierze, ponieważ nie mają sensu. Mają tylko mądrość. O bracie, musisz użyć mądrości. Używam mądrości, ale nie ziemskiej, tylko Bożej mądrości. Ziemska mądrość jest diabelska. Boża mądrość jest od Boga. Ja nie tworzę pożywki dla ciała. Nie myślę o tym, co się stanie, jak się nie uda. Nie mam planu B. Plan A. Plan A mówi, tak mówi Biblia, tak będzie, nie zatrzymujemy się, dopóki tam nie dojdziemy. Cały czas idziesz, nie zatrzymujesz się. Widzicie, wiara wie od początku, jaki będzie koniec. Idzie w tym kierunku, aż ten koniec jest widoczny. Na początku nie możecie tego zobaczyć. Jeżeli to widzicie, to nie jest wiara. Każdy chętnie wejdzie w to, co może zobaczyć. Jeżeli możesz to zrobić sam, to nie potrzebujesz wiary. Potrzebujesz wiary, kiedy nie możesz czegoś zrobić o własnych siłach, więc kiedy nie przekroczysz punktu, w którym coś jest niemożliwe, to nie wejdziesz w wiarę. Ale jak będziecie myśleć, nie mogę mi pomóc, muszę spotkać się z lekarzem, po prostu weź plan B. Rozumiecie? Musicie po prostu w tym odpocząć, utwierdzić się w tym. Co jest prawdziwe? Czy to jest prawdziwe, realne? Jeżeli jest, pójdźmy za tym. Jeżeli nie, to dlaczego tracimy swój czas? Jestem bardzo pragmatyczny. Jeżeli to nie jest Bóg, to uwierzcie mi. Nie będę tracił czasu na coś, co nie jest realne. Dlaczego miałbym poświęcić moje życie czemu, co nie jest realne? I musiał żyć z zasadami, że tak powiem. Nie zasadami utworzonymi przez Boga, ale przez Kościół.
Trudnością chrześcijaństwa nie są zasady, które dał Bóg. To wszystkie te zasady, których nie zrobił Bóg, ale zrobili chrześcijanie i według których musisz żyć, bo inaczej pomyślą, że coś z tobą jest nie w porządku. Trzeba się ubierać w odpowiedni sposób, albo to, że nie macie dobrego ducha i tym podobne rzeczy. To nieprawda. Paweł pisał o wielu rzeczach w bardzo niewłaściwy sposób. Nie pozwolono by mu nauczać w większości naszych kościołów dzisiaj. Słowa, jakich używa, rzeczy, o których mówi. Pomyślcie o tym, co on mówił. Jak przyjdę do was i zobaczę tych ludzi, którzy tylko gadają, parafrazuję to, co on mówi. Ludzie, którzy tylko potrafią mówić, jak do was dotrę, to zobaczycie moc. On tak mówił. Mówił, jeżeli ktokolwiek myśli inaczej, Bóg pokaże mu, że się myli. Pomyślcie o tym. On nie był za bardzo pokorny. Zależy, co rozumiecie przez słowo pokora. Pokora to jest tak naprawdę zobaczenie tego, co Biblia mówi o tobie i przyjęcie tego. Mówienie na podstawie Biblii, jakim się jest. Bycie pokornym nie oznacza postawy w stylu jestem niczym, nic nie znaczę. Nie, to nie jest pokora, ponieważ nie jesteś niczym. Bóg nie wysłał swojego Syna dla niczego. Jesteś ważny dla Boga, także wysłał swojego Syna. Jesteś warty tyle, ile Jezus jest wart dla Boga, więc nie zachowuj się, jakbyś był niczym. Ani też, jakbyś był kimś. To jest piękno tego wszystkiego. Widzicie, nauczanie o namaszczeniu i tego typu rzeczach czyni jakiegoś człowieka kimś specjalnym, czyni kogoś lepszym od innych. Ale wspaniałą rzeczą jest to, że Biblia mówi, że każdy to może robić. Jeżeli każdy może to robić, to nikt nie może być z tego dumny. Dlaczego mógłbym być dumny, jeżeli robiłbym to, co ty możesz robić? Mógłbym być tylko dumny, jeżeli robiłbym rzeczy, których ty nie mógłbyś zrobić. I nauczanie o namaszczeniu stara się to powiedzieć ludziom. On jest namaszczony, więc on może robić rzeczy, których inni nie mogą. On jest szczególny. I kiedy mówimy tym osobom, że są szczególni, oni zaczynają budować się na tym, co im mówimy, zaczynają w to wierzyć. Wtedy zaczynamy się na nich złościć, ponieważ ci ludzie zaczynają się zachowywać, jakby byli szczególni. Nie prosili o to, aby byli szczególnie traktowani, ale traktujemy ich szczególnie. Ale prawda jest taka, że nie ma nikogo szczególnego poza Jezusem. Wiecie, gdy Jezus wjechał do Jeruzalem na osiołku i zaczęto kłaść przed nim liście palmowe, śpiewać Hosanna i tak dalej, wiecie, co pomyślał sobie osiołek? Muszą mnie tu lubić. Tak, w taki sposób powinno się tutaj traktować osiołka. Wrócę później do swojego domu i powiem im, jak traktowali mnie w Jeruzalem. Osiołek zapomniał, że chodzi o tego, który siedział na jego plecach. I osiołek prawdopodobnie był wdzięczny tydzień później. Zawsze, gdy Paweł i Barnaba wchodzili do jakiegoś miasta, albo Paweł i Tymoteusz, to gdy po raz pierwszy gdzieś przyszli, to mówiono, to są bogowie, którzy zstąpili do nas z nieba. Oni tam głosili i mówili, jakby byli bogami. O zmierzchu zamknięto ich w więzieniu. Prawda? W jednej chwili jesteś Bogiem, a w następnej diabłem. Dlaczego? Ponieważ to jest w ludzkich głowach. Ludzie będą cię brali za Boga, a później zmienią zdanie w mgnieniu oka. Więc najważniejsze jest to, aby nie słuchać żadnych z nich. Wiedz, kim jesteś w Chrystusie. Nieważne, co ludzie myślą o tobie, co mówią o tobie. Ważne jest to, co On mówi o tobie. Ja wiem, co On mówi o tobie. Przeczytaj to, tam jest napisane, co On mówi o tobie. To jesteś ty, rozumiecie? To jest to, co On mówi o tobie. On chce, abyś był taki, jak dorośniesz. Taki właśnie jesteś teraz i On chce, byś odnowił swój umysł, aby to było widoczne w twoim życiu. Nie mówimy za wiele o uzdrowieniu, wręcz przeciwnie, mówimy o tym. Wierz temu lub nie. Jezus nigdy nie nauczał o uzdrowieniu. Widzicie, dlatego mówię, że Kościół jest tak uwsteczniony. Ponieważ Jezus używał uzdrowienia, aby zweryfikować słowa. My używamy słów, aby zweryfikować uzdrowienie. Rozumiecie? To jest na odwrót. My nie musimy nic udowadniać. Wszystko, co mamy robić, to być posłuszni. Nie muszę tego udowadniać. To się samo udowadnia. Jeżeli będziesz to wykonywać, to będzie działać. Ale zawsze mówimy, że musimy udowodnić uzdrowienie. Dlaczego? Ponieważ zawsze my ludzie ze środowisk charyzmatycznych czujemy się jak pasierb albo pasierbica, którego Kościół nie chce. Więc zawsze musimy udowadniać. Chcemy dochodzenia, chcemy dowieść naszej racji. Zapomnijcie o swojej racji. Bądźcie pomocni.
Pomagajcie ludziom, kochajcie ich, dotykajcie ich życia. I to jest niesamowite, ponieważ zawsze do tego wracamy. Zaczynamy się zastanawiać, jeżeli człowiek nie chce uzdrowienia, ale my chcemy usługiwać i tak dalej, przez coś takiego zamykamy się w teologii. A to tak naprawdę nie jest nawet teologia, tylko ludzkie myślenie. Chcecie prostej i czystej teologii? Miłuj Boga i swojego bliźniego. Czyn im to, co chcesz, aby było uczynione tobie. Jeżeli byłbyś chory, to czy chciałbyś, aby ktoś przyszedł, nałożył się na ciebie ręce? Tak, więc idź i rób to. Chcesz, aby cię po prostu dotknęli i odeszli? Czy chcesz, aby zostali tam i walczyli o ciebie? I powiedzieli tej rzeczy, aby z ciebie zeszła. Więc walcz o nich. Kochaj ich tak, jak kochasz siebie. Rób dla nich to, co robiłbyś dla siebie. Ale co z tym, ale co z tamtym? Nie zastanawiaj się nad tym. Chcę, abyś przeszedł ponad tego typu rzeczami. Chcę, abyś chodził tak jak syn lub córka żywego Boga. To jest niesamowite. Widzicie, ludzie chcą trzymać się coraz większej ilości zasad. Co mam zrobić? Jak mam się modlić? Jak mam to powiedzieć? Jak mam to zrobić? Tu nie chodzi o to. Musicie zrozumieć, że ten, którego uwolnił syn, ten jest wolny. To jest niesamowite. Oglądam tych ludzi, oglądam inne seminaria i tego typu rzeczy. Mówią tam, musimy to zrobić tak, jeżeli zrobimy tak, jak mówi nam ten schemat, to chwała zejdzie tutaj. Pozwólcie mi powiedzieć, że nie możecie wykonać tego schematu, gdy tylko tego dotkniecie, to już jest zepsute. Szczególnie, jeżeli robicie to jako ludzie. Psujecie to. Nie możecie zrobić tego we właściwy sposób. Czemu myślicie, że możecie dokończyć w ciele to, co było rozpoczęte w duchu? Ale co my próbujemy robić? My zawsze staramy się żyć przez przekazania. Rób to, nie rób tego, dotknij to. Jeżeli będę żył wystarczająco dobrze, Bóg będzie mógł mnie użyć. Nie jesteś w stanie żyć wystarczająco dobrze, aby Bóg cię użył, rozumiecie? Ja nie mówię, że nie macie żyć w dobry sposób, ale twoje życie ma wypływać z wdzięczności dla Boga za to, co uczynił dla ciebie. Nie po to, aby starać się nakłonić Go, żeby zrobił coś innego. W tym nie ma wdzięczności. To jest niesamowite. To jest najprostsza rzecz na świecie. I to jest dobre. Nie ma nic lepszego. Wiecie, otwieram moją skrzynkę pocztową na komputerze i tam jest świadectwo za świadectwem. Wiecie, zwykle po 6 dniach albo po tygodniu, gdy wyjeżdżamy z danego miejsca, to dostajemy stamtąd świadectwo za świadectwem. Wciąż je przesyłają. Nawet teraz cały czas dostaję świadectwa z Afryki. Ludzie idą się zbadać, dowiadują się, że ich choroby nie ma. To jest niesamowite. I zabawne jest to, że daję wam wszystkie te świadectwa. Jeżeli pojmiecie to, na czym one się opierają, to nie są tylko świadectwa. To są rzeczy, których można się z nich nauczyć. Są ludzie, którzy myślą, że to musi się odbywać w określony sposób. Że to musi być teatralne, dramatyczne. Z efektami i błyskaniem. Ale to tak nie działa. Czy się tym bawimy? Tak, gdy zaczynamy operować mocą, to bawimy się tym. Myślicie, że co robił Benny Hinn, gdy zdejmował swój płaszcz i machał nim do ludzi? Bawił się. Eksperymentował. Wiecie, co on odkrył? Odkrył, że w tym momencie może zrobić wszystko. I to będzie działać. On wyłamał się z tej idei, że trzeba modlić się w taki sposób, to musi być tak, zagrajcie muzykę. Jeżeli wszystko będzie prawidłowo, to się stanie. On odkrył, że jeżeli machnie ręką, to moc Boża uderzy ludzi. Więc co on zaczął robić? Zaczął machać swoimi rękami. Pomyślał, co będzie, jak na nich dmuchnę. To działa. To jest niesamowite, ponieważ gdy dostaniesz się do tego punktu, wszystko, co zrobisz, będzie działać. Dlaczego? Ponieważ to nie jest formuła. To nie metoda. To życie. Możesz przechodzić obok ludzi jak Piotr. I ludzie, którzy znajdowali się w jego cieniu, byli uzdrowieni. Może byliście w takiej sytuacji, gdy wyperfumowana kobieta przechodziła przed wami. Można było czuć ten zapach, jaki za sobą zostawiła. Rozumiecie, o czym mówię? To jest jak dym, który zostawia za sobą odrzutowiec. Wiecie, nawet nie musicie jej wtedy widzieć, ale możecie w to wejść i wyjść z tego.
Zauważyliście kiedyś coś takiego? Biblia mówi, że w taki sposób powinno być z nami. Powinniście mieć zapach życia. Wyobraźcie sobie coś takiego. Wchodzicie do jakiegoś miejsca, idziecie i za wami przechodzi jakiś człowiek z kulami i nagle zostaje całkowicie uleczony. Powiedzielibyście, coś takiego by się nie stało, ponieważ Bóg nie otrzymałby z tego żadnej chwały. Naprawdę? Więc aniołowie, Bóg, nikt na to nie patrzy? Nie, to co miałeś na myśli, to to, że ty nie otrzymasz tego chwały, ponieważ ty nakładałbyś ręce i krzyczałbyś do wszystkich wokół: teraz patrzcie, patrzcie, co zrobię. Rozumiecie? To właśnie tak powinno wyglądać. Powinniście emanować życiem. Nie ma nic lepszego niż to. Pomyślcie o tym, wyobraźcie sobie to teraz. Być może nigdy nie widzieliście mocy Bożej w swoim życiu, ale wyobraźcie sobie, że pochodzicie na przykład z Afryki. W afrykańskich kościołach są podziały na sekcje i są tam sekcje dla ludzi, którzy mają HIV. Ci ludzie nie mogą mieć styczności z innymi grupami, nie mogą rozmawiać z innymi ludźmi, muszą siedzieć w swojej sekcji, mają na sobie kartki z napisem HIV i są odsyłani do tej sekcji, ponieważ rząd mówi, że ci ludzie muszą być odseparowani, całkowicie odseparowani. Wyobraźcie sobie siebie, jak idziecie tam ze mną. Stoimy tam razem i widzisz tą sekcję. Są tam ludzie, którzy ustawiają się w kolejce do uzdrowienia. Ja mówię, dobra, ja się zajmę tymi ludźmi w kolejkach, ty idź tam. Wejdź pomiędzy tych ludzi i uwolnij ich. Pomyślcie o tym. Ja nie mówię o wyobrażaniu sobie tego, co mogłoby się stać. Tak jak jesteś teraz, z tym, co wiesz, ty masz pójść uwolnić tych ludzi. Ty masz z nich zdjąć to obciążenie. Wyobraźcie to sobie. Jakbyście się czuli całkowicie bezradni, ponieważ nie wiecie i tak dalej, w porządku, to jest do zaakceptowania, ponieważ myślicie swoim umysłem, ponieważ jesteście jako ludzie całkowicie bezradni. Rozumiecie? Ale nie jesteście ludźmi. Jesteście synami i córkami żyjącego Boga. Nie jesteście normalni. Macie w sobie coś, czego nie ma żaden człowiek. A rozumiecie to? Ponieważ w momencie, w którym dany człowiek to dostaje, dostaje się synem lub córką Boga. Nie jesteście już normalni. Nie pasujecie do tej grupy, ponieważ jesteście teraz inni. Macie w sobie ducha, który stworzył świat. Pomyślcie o tym. Wiem, że ciężko jest to sobie wyobrazić, ale macie w sobie. Powiem wam to w taki sposób. Powiem wam, w jaki sposób nauczyłem się paru rzeczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zwykle przez przypadek, nic celowo. Dużo podróżuję, jeżdżę w różne miejsca i pewnego razu byłem w Georgii. Często jak wracam do domu, to jestem zmęczony, muszę odpocząć, szczególnie w przypadku mojego głosu, to jest ważne, ponieważ cały czas nauczam. Widzicie mnie tutaj, ale nie widzicie mnie, jak wracam do mojego pokoju w motelu. Ostatnio skończyliśmy o 11, ja nie wchodzę do łóżka przed drugą. I to nie dlatego, że nie mogę spać. Mogę spać. Spałem w samochodzie. Jak wyjeżdżaliśmy stąd wczoraj, zasypiałem. Ale gdy wracam do pokoju, to mam przed oczyma obraz ludzi, którzy byli na spotkaniach w Afryce i innych miejscach. Ludzie, dla których musicie walczyć. Rozumiecie? Jeżeli tego nie zrobicie, to ci ludzie umrą. Gdy przychodzę na spotkanie, to świat się nie zatrzymuje. Wiecie, ludzie nie mówią, kur jest na spotkaniu, więc nie zadzwonimy. Nie, oni wciąż dzwonią, wciąż wysyłają maile. Moja córka się śmiała, jak otworzyłem mojego maila w dniu, gdy wróciłem z Afryki, ale będąc tam cały czas go sprawdzałem, ona powiedziała mi, że wysłała mi maila, a ja nie mogłem go znaleźć, ponieważ miałem w skrzynce ponad 4000 nieprzeczytanych wiadomości. I to mogło zająć chwilkę, zanim znalazłbym go. Spytała się mnie, jak ty to robisz? Powiedziałem jej, czuwam. Gdy ty w domu idziesz spać, ja czuwam. Czytam maile, modlę się nad nimi, dostaję obrazki, modlę się nad tymi rzeczami. Widzicie, to nie jest tylko gra, to kto ile maili dostanie. Nie. Każdy e-mail to czyjeś życie. Rozumiecie to? To nie jest zabawa. Ludzie żyją lub umierają niezależnie od tego, czy się pomodlisz, czy nie. To nie umieści twojego imienia na nagłówkach gazet. To się dzieje każdego dnia.
Ludzie mówią, wiesz, to jest dla mnie za nudne. W porządku. Ja nie muszę być jak orzeł, kiedy jestem wołem. Trzeba cały czas robić to, co się robi. Dlaczego? Ponieważ nieważne, czy ludzie to lubią, czy nie, to, co o tobie mówią, to, co jest ważne, to to, abyś robił to, co jest właściwe. To się nazywa moralne zobowiązanie. Masz obowiązek pomóc, jeżeli możesz. Dlatego, jeżeli poprosisz mnie o modlitwę, nie mogę odmówić. Nie mogę, czegoś takiego we mnie nie ma. Widzicie, mamy usługi uzdrowienia i ja nigdy nie przestałem modlić się o ludzi stojących w kolejce po modlitwę, dopóki nie pomodliłem się o każdą osobę. Modliłem się pewnego wieczoru o ponad 2000 osób. Mogę się modlić do drugiej nad ranem. Czasami przychodzili do mnie ludzie i mówili, musisz wracać do pokoju, musisz odpocząć. Rano też możemy to zrobić. Odpowiadam, ty im to powiedz. Ja nie mogę im tego powiedzieć. Popatrz na następną osobę w kolejce, co jej dolega. Rak śmiertelny. Człowiek stoi tam razem z kroplówką. Ty powiedz tej osobie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć jej, aby przyszła jutro. Dlaczego? Bo jestem zmęczony. Mogę pomodlić się o kolejną osobę i jeszcze kolejną. Dlaczego? Ponieważ zawsze później będzie czas na odpoczynek. Rozumiem, że musisz odpocząć, ale zrozum, że nie mogę odwrócić się od kogoś, ponieważ ten człowiek może zginąć tej nocy albo po prostu nie wróci tutaj. A ja nie chcę być tym obciążony. Nie mam kompleksu Mesjasza, ale wiem, że Mesjasz żyje we mnie. I osoba, której dotknę, będzie żyć. A ta, której nie dotknę, może umrzeć, więc nie mogę przestać i odwrócić się od nich. Pewnego dnia przyjechałem do domu z podróży. Moja rodzina była już w domu, więc dla nich był to kolejny zwykły dzień i chcieli pojechać do supermarketu. To był sobotni poranek. Ja nie ruszam się nigdzie bez Biblii albo jakiejś książki do czytania. Staliśmy w kolejce i tym razem w jakiś sposób nie wziąłem ze sobą niczego, żadnej książki, nie wziąłem też Biblii i nie byłem zadowolony z tego powodu. Chodzi o to, że stojąc w kolejce czekam, aż wymienią zepsuty towar i dla mnie coś takiego to strata czasu, a ja nienawidzę tracić czasu. Więc stoję tam i nie jestem szczęśliwy z tego powodu, zaczynam marudzić. Powiedziałem im, że ich tutaj zostawię, pojadę do domu, po Biblię albo jakąś książkę. Moja żona nie zgodziła się, powiedziała, poczekaj chwilę, zaraz skończymy. Zacząłem rozglądać się po supermarkecie, pomyślałem, że powinna być gdzieś tam księgarnia. Pójdę kupić książkę, bym mógł czytać, stojąc w kolejce. I stoję tam, narzekam, marudzę, nie jestem zadowolony, nie modlę się na językach, nie śpiewam Alleluja. Rozumiecie? Jest powód, dla którego wam to mówię. I wtedy przyszły tam dwie kobiety i młoda dziewczyna. Wiecie, jak to jest, gdy się nie patrzy na ludzi, ale wiecie, że oni są obok. Ja tam tak stałem. Te osoby przechodziły obok, marudziłem, narzekałem, tak samo jak Izraelici, przez to ziemia otworzyła się i ich pochłonęła. Robiłem to samo, stałem tam. W tamtym momencie poczułem, jak z mojego boku dosłownie ktoś jakby wyciągnął korek wielkości mojej dłoni, jakby zaczęła się wylewać z niego woda. Czułem to. Ja nie interesuję się tego typu rzeczami, nie czuję zwykle tego typu rzeczy. Po prostu mówię, bądź uzdrowiony, to jest fakt, proszę bardzo, to musi się stać. Działam w autorytecie, w dominium, nie przez uczucia. Jeżeli coś czuję, to wspaniale, ale nie potrzebuję tego. Czułem, że to ze mnie wypływa, więc stałem tam marudząc i narzekając i to coś ze mnie wychodziło. Zauważyłem to i spojrzałem w tamtym kierunku i zobaczyłem, jak ta młoda dziewczynka opierała swoją głowę na ramieniu mamy. Było widać, że nie czuje się dobrze. I wiedziałem, że to idzie do niej, było dla niej. Teraz chciałbym wam powiedzieć, że ponieważ czułem wypływające namaszczenie, to poszedłem do niej i powiedziałem, Bóg mnie przysłał tutaj, ale tego nie zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ narzekałem i marudziłem. I nie byłem zadowolony. Nie chciałem tego robić, byłem zmęczony. Nie rozmawiałem z nikim. Nie chciałem chodzić po supermarkecie, aby uzdrawiać chorych. Byłem zmęczony i chciałem odpocząć. Stałem tam i czułem to, ale wiedziałem, co się dzieje, więc byłem na tyle rozgarnięty, aby się z tym zgodzić. Nie rozmawiałem z nią, ale mogłem powiedzieć tak, w imieniu Jezusa, tak, bądź uzdrowiona. To jest to. Więc stoję tam i po niespełna 2 minutach usłyszałem ją, jak wstała, spojrzała na swoją mamę i powiedziała, mamo, czuję się lepiej.
Jeżeli dalej chcesz iść do tamtego stoiska, to możemy iść, bo już czuję się w porządku. Słyszałem to. I wiecie, gdybym teraz do niej podszedł i powiedział, pozwólcie mi powiedzieć, co się stało. Byłoby już za późno. Rozumiecie? Za późno. Łatwo być prorokiem na 12 września, gdy powinno się prorokować 10. To jest dla mnie coś niezwykłego. Więc sobie pomyślałem, to jest dziwne, niecodzienne. Nic nie powiedziałem, poszedłem do domu. Trochę później zacząłem pracować na moim laptopie. Miałem tam mały telewizor. To było w czasach, gdy było więcej kaset VHS niż DVD. I paru ludzi z Afryki przysłało mi na kasecie nagranie z usługi uzdrowienia. To było na tej kasecie, ta kaseta miała ponad rok. Rok temu stało się to, co było na nagraniu. Więc włożyłem ją do magnetowidu i zacząłem ją odtwarzać. Ale pisałem na laptopie, więc ściszyłem telewizor i wiecie, jak to jest, gdy coś leci sobie w telewizji. Wy to niby oglądacie, ale tak naprawdę pracujecie. Gdy widzicie coś interesującego, to podgłaszacie na chwilę. Coś takiego robiłem i jak tak pisałem, na nagraniu był film z usługi uzdrowienia, która, można powiedzieć, niczym się nie wyróżniała. Ale nagle poczułem to samo, co w supermarkecie, z tym, że tym razem to było z brzucha i miało wielkość dwóch dłoni, nie jednej. Coś takiego w kierunku telewizora, więc piszę i zaczynam to czuć i znowu podkreślam, że ja nie interesuję się za bardzo tym, co czuję, więc kiedy coś czuję, to staram się działać mimo tego, więc piszę czując to i spojrzałem na telewizor. W tamtym momencie na nagraniu był tam mały chłopiec, który miał ogromnego raka. To wyglądało okropnie. Jak spojrzałem na to, gdy ludzie się o niego modlili, ten guz eksplodował. To było okropne, krew i tak dalej, to wybuchło. Ale gdy wyczyścili chłopca, był doskonale uzdrowiony. Doskonale uzdrowiony. Teraz ja siedzę tam, czuję to. Patrzę na to nagranie, które ma rok. I spytałem się Boga, o co w tym chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Zauważyliście, że On nigdy nie odpowiada na pytania, chyba że przez inne pytanie? Zawsze, gdy zadawano Jezusowi pytanie, On odpowiadał pytaniem. Więc zadałem pytanie, dlaczego tak się dzieje? I On powiedział, czy pamiętasz czas, gdy byłeś w sytuacji, która zagrażała życiu? Tak, było parę takich sytuacji. Co się dzieje, gdy o tym mówisz? Powiedziałem, że im więcej szczegółów wspominam, tym lepiej przypominam sobie tę sytuację. Kiedy robię to w odpowiedni sposób, to moje serce przyspiesza, moje ciśnienie wzrasta, mój oddech staje się krótszy. Dlaczego? Ponieważ zaczynasz czuć się jak wojownik, zaczynasz się pobudzać przez to, co się dzieje. I gdy mówisz o tych rzeczach, to przypominasz sobie o nich i twoje ciało reaguje na to. To też wyjaśnia mnóstwo rzeczy odnośnie namaszczenia. Czasami namaszczenie nie jest duchowe, tylko wynika bardziej z czegoś fizjologicznego, z oczekiwań. Później będziemy o tym rozmawiać. Więc ja mu odpowiadam, tym bardziej pamiętam, im częściej mówię i tym bardziej żyję tym na nowo, dzięki temu to staje się bardziej prawdziwe. Bóg powiedział mi, zapamiętaj, Duch Święty w tobie pamięta, kiedy uleczył tego chłopca. Zrozumcie, że ja nie miałem z tym nic wspólnego, nie modliłem się o tego chłopaka, to stało się rok temu, wtedy ten chłopak był uzdrowiony, nie miałem z tym nic wspólnego, ale Duch Święty we mnie pamiętał, kiedy uleczył tego chłopca i pomyślałem dosłownie coś takiego. Boże, to jest dziwne. Potrzebuję wersetów z Biblii. Mówię wam, lubię mieć oparcie w Biblii. Najlepsze jest to, że wskazał mi fragment, na temat którego wtedy aktualnie głosiłem. To był fragment, o którym nauczałem setki razy. To był fragment z 8 rozdziału listu do Rzymian. I tam jest napisane, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to zwykle to, czego ja nauczę, to następna część tego wersetu. Ożywi i wasze śmiertelne ciało. Na to zawsze kładę nacisk. Duch Boży cię uzdrowi. Ale on nie wskazał mi tego wersetu w taki sposób. On tak jakby powtarzał mi go w pętli. Cały czas powtarzał tą samą rzecz. Jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, dosłownie, znowu i znowu. I wiem, że on robi coś takiego, gdy chce, abym się czymś zainteresował. On nie powtarza się bez powodu. Powtarzał to cały czas i to mnie dotknęło. Jeżeli ten sam duch, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w tobie,
Wtedy zrozumiałem. Duch we mnie to ten sam duch, który wzbudził Jezusa. Jestem inteligentny, prawda? Pojąłem to tak szybko. Ale niesamowite jest to, że zrozumiałem, że On nie mówił tylko o wzbudzeniu Jezusa z martwych. Czy człowiek kiedykolwiek kogoś uzdrowił? Nie. Jezus powiedział, rzeczy, które czynię, nie czynię ja, lecz duch mojego Ojca On je czyni. Pamiętacie? Nawet Jezus nie przypisywał sobie rzeczy, które czynił, przypisywał je duchowi. Więc wszelkie uzdrowienie, jakie miało miejsce, wykonała jedna osoba, duch. Wtedy zacząłem to rozumieć. Duch, który jest we mnie, wzbudził Jezusa z martwych. Duch, który jest we mnie, uleczył tego chłopca. Tak naprawdę, gdy jakakolwiek osoba była wzbudzona z martwych, to zrobił to duch, który jest we mnie. Mnie mogło tam nie być, ale duch, który jest we mnie, był tam. Innymi słowy, nigdy nie było uzdrowienia. Nigdy. Nie było wskrzeszenia z martwych, nie było cudu, którego nie zrobił Duch Święty, który jest w tobie. Rozumiecie to? I nagle zrozumiałem, że to przeczy idei przygotowania się. Prawda? Wiesz, nie jestem gotowy, ponieważ nigdy nie byłem w tego typu sytuacji. W porządku, Duch, który jest w tobie, był w każdej sytuacji podobnej do tej. Jeżeli cokolwiek było zrobione, On to zrobił. I wtedy zacząłem rozumieć, że to jest łatwe. Dlaczego? Ponieważ ten, który ma całą wiedzę na temat wszystkiego, który był w każdej sytuacji we wszystkim i uzdrowił każdą chorą osobę, żyje we mnie. Kiedy to zrozumiałem, to zrozumiałem, że nie było ważne, kto kładł ręce na tego chłopca. To Duch Boży uzdrowił tego chłopca. I to, co ja czułem, to był Duch Boży. Gdy ja pisałem na komputerze, On oglądał nagranie. I On wspominał to, jak uzdrowił tego chłopca. To jest Duch, którego macie w sobie. Rozumiecie to? Wy nie macie małego Ducha Świętego. Nie macie kawałka Ducha Świętego. Macie Jego. Macie tego, który uczynił każdy cud. Każde uzdrowienie, każda cząstka tego jest w was. On jest w was w swojej pełni. Zrozumcie to. Pełnia Ducha Bożego zamieszkała w Jezusie Chrystusie, a Jezus zamieszkał w was. Więc co jest w was? Pełnia Ducha Bożego. Jesteście zupełnie w Nim. Jesteście zupełni. Tam jest napisane, jesteście całkowicie w Nim. Czyli jestem cały w Jezusie. Nie, tam nie jest tak napisane. Tam jest napisane, że będąc w Chrystusie jesteś kompletny. Wiecie, co to znaczy? Że niczego wam nie brakuje. To znaczy, że nie potrzebujecie namoszczenia, nie potrzebujecie dodatków. Dlaczego? Ponieważ jesteście kompletni. Moja wnuczka najmłodsza, urodzona 6 tygodni temu. Gdy małe dziecko rodzi się, pierwszą rzeczą, jaką się robi, to się wszystko liczy. Prawda? Póki się go nie umyje po porodzie, to nie jest ładne, ale później są bardzo ładne. I jak są umyte, to pierwsze, co się robi, to liczy się ich palce. Jak wyglądają, czy wszystko jest na swoim miejscu. Gdy się to zrobi, to można dotknąć z ulgą, że są całe. Kompletne. Prawda? Czy one urosły? Są już dojrzałe? Nie, są całe, kompletne. Widzicie, zostały urodzone i są kompletne. Wy jesteście narodzeni, jesteście kompletni. Rozumiecie? Zostaliście narodzeni na nowo w całości. Nic nie zostało do was dodane. Teraz czy moja wnuczka będzie rosnąć i uczyć się podczas dorastania? Tak, ale to nie znaczy, że nie jest kompletna. Ona jest połową człowieka. Jest człowiekiem, prawda? Dlaczego? Ponieważ jest cała, jest kompletna. Zostaliście narodzeni na nowo i jesteście kompletni. Dorastając, nauczycie się, jak używać tego, co macie. Jak moja wnuczka podrośnie, nauczy się, jak używać swoich nóg i będzie próbować chodzić. Jak podrośnie, to nauczy się koordynować swoimi rękami i jak posługiwać się łyżką. Dlaczego? Ponieważ musimy nauczyć się, jak korzystać z tego, co mamy.
Nawet jeżeli jesteście urodzeni z czymś, to i tak musicie nauczyć się tego używać. Widzicie, waszym problemem jest to, że urodziliście się z tym, ale nie wiecie, jak tego używać. Moim zadaniem jest pokazać wam, jak to zrobić. Nie jestem tutaj, aby wam to dać. Dlaczego? Ponieważ wy już to macie. Urodziliście się z tym. Nie znajdziecie ani jednego miejsca w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o namaszczeniu, specjalnym namaszczeniu, podwójnym namaszczeniu. Nie ma nic takiego w Nowym Testamencie. Najbliżej tego jest pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 27. Jest tam napisane, że otrzymaliście namaszczenie, które w was pozostaje. Żyje w was i mieszka w was. Nie odchodzi i nie przychodzi. Nie ma namaszczenia, które przychodzi i odchodzi. Piękno tego jest takie, że już jesteście namaszczeni. Jesteście namaszczeni teraz. Teraz posłuchajcie uważnie. Zostaliście narodzeni na nowo z namaszczeniem. Więc co z chrztem Duchem Świętym? To jest moment, w którym wstępuje na was Duch. To nie jest namaszczenie. Jest różnica. Namaszczenie to nie Duch, który wstępuje na ciebie. Okay, you don't look like you believe me. Well, I'm not going to tell you because it's time to take a break. But when we come back, I'll explain it to you. Okay?